Kuba, witamy na Legii, atmosfera fantastyczna. No tylko do szczęścia brakuje, żeby to Legia dzisiaj wygrała. No tak, chłopaki po pierwszej połowie prowadzą, mieli dużą przewagę, troszeczkę stracili ją w końcówce, no ale myślę, że wygrają, bo dzisiaj naprawdę świetnie się spisują. Też często na meczach nie bywam, więc ostatnio jak byłem, to wygrali, mam nadzieję, że dzisiaj również wygrają. Z biegiem czasu właśnie, jak to wygląda sportowo, ale również organizacyjnie, jeśli chodzi o koszykarską Legię? O, ja pamiętam, jak jeszcze Legia nie była w tej najwyższej klasie rozrywkowej, wtedy częściej przychodziłem na mecze, bo tutaj mieszkałem w Warszawie. No teraz widzę, że dużo się pozmieniało, na plus oczywiście. Bardzo zmieniła się również drużyna, no bo wiadomo, klasa rozrywkowa wyżej, to na pewno musieli przyjść lepsi koszykarze. No fajnie, że to idzie do przodu i że tak powiem, w tej najwyższej klasie rozrywkowej gra nie tylko piłkarska Legia, ale też koszykarska. Czy jeśli obowiązki sportowe pozwolą, będziesz bywał na naszych meczach? Bardziej jeśli miejsce mojego zamieszkania na to pozwoli, bo na razie mieszkam za granicą i tutaj w Polsce mam bardzo rzadko. A jak tylko jestem, to z chęcią przychodzę. W przyszłości, jak będę oczywiście mieszkał w Polsce, będę bywał częściej. Proste pytanko. Jak wrażenia z meczu na ten moment? Słuchaj, muszę się przyznać z ręką na sercu, że pierwszy raz jestem w życiu na meczu koszykówki mojego rodzimego warszawskiego klubu, więc na pewno są emocje, na pewno jest podekscytowanie i na pewno jest frajda z tego, że mogłem też zabrać dzieciaki, bo oni też są pierwszy raz, więc to też jest takie zderzenie trochę z innym światem sportu, bo do tej pory piłka nożna jak najbardziej, a koszykówka, która no, we mnie siedzi głębiej na pewno niż piłka nożna, więc tym bardziej cieszę, że pierwszy raz w życiu mogę być na takim meczu po prostu. No właśnie o to miałem powiedzieć, bo to chyba ta koszykówka jest rzeczywiście obecna, tutaj widzę po koszulce, że jednak może te amerykańskie wzorce, ale jednak koszykówka jest. Słuchaj, no lata 90. były dla mnie takimi magicznymi latami, że wtedy poznałem rap, poznałem NBA i to było wszystko kolorowe, to było wszystko fajne, nietypowe, nie takie szare jak u nas w Polsce i pewnie dlatego ten NBA tak mnie przyciągnęło. No Chicago Bulls to chyba też z racji samego króla Michaela Jordana zawsze się tym jarałem, ale moją ulubioną drużyną kiedyś było Portland Trail Blazers, natomiast teraz bardzo lubiłem swego czasu Golden State Warriors, więc no gdzieś tam może nie tyle co siedzę w tym bardzo, bo nie powiedziałbym ci, na którym miejscach w tabeli są poszczególne drużyny, ale interesuję się na tyle, że wiem co jest, kto gra, gdzie i tak dalej. Skoro polska koszykówka się tak spodobała, to możemy się spodziewać, że będziesz jeszcze się zjawiał na naszych meczach? Ja myślę, że tak, tym bardziej, że okazuje się, że bardzo blisko mieszka moja partnerka, tak naprawdę no, rzut beretem od hali, a ja nie wiedziałem, że tu są te mecze, więc jak już teraz wiem, to na pewno będę dzieciaki namawiał, żeby na te mecze przychodzić, bo to zawsze fajne jakieś sportowe wydarzenie. No i można pokibicować naszym, a zawsze kibicowanie naszym jest bardzo przyjemne. Ostatnie pytanie, bardzo proste. Kto dzisiaj wygra? Legia, wiadomo, zawsze.